Panie wojewodo, no, dzisiejsze motywacje mieszkańców Krakowa, a także Małopolski, dlaczego tak licznie zgromadziliście się dzisiaj, bo to kolejny protest w Krakowie, Kraków nigdy nie zawodzi i też co mieszkańcy Krakowa chcieli pokazać wobec tego, co działo się w piątek w Paryżu? No myślę, że nie ma zgody Polaków na to, aby obrażać chrześcijan. Nie ma zgody na to, aby z wielkiego, pięknego utworu Ostatnia Wieczerza, z pięknego obrazu kpić w taki sposób, jak to zrobiono podczas Igrzysk Olimpijskich. Igrzyska zawsze powinny łączyć, bo przecież to rywalizacja sportowa. Myśmy powinni kibicować polskim sportowcom, a nie walczyć o to, aby organizatorzy no niszczyli kulturę chrześcijańską, obrażali katolików. I na to zgody nie ma. Jestem bardzo wdzięczny wspólnie z panią kurator Barbarą Nowak za to, że tak wiele osób przyszło tutaj. Było nas kilkaset. Myśleliśmy, że będzie może 50, może 100 osób. To taka inicjatywa oddolna, na którą razem wpadliśmy i wiele jeszcze osób dołączyło się do niej. Skrzyknęliśmy się przez internet i przez SMS-y. No i bardzo się cieszę, że no kilkaset osób tak licznie odpowiedziało na tą sytuację ważną i potrzebną. Myślę, że głos mieszkańców Krakowa i Małopolski, bo przyjechały tu także osoby z Zakopanego, ze Skawiny, z Chrzanowa, z Tarnowa, z Olkusza, z Myślenic, a więc cała Małopolska dzisiaj tu była reprezentowana w okresie wakacyjnym, gdzie wydawać by się mogło, że ludzie będą myśleli o odpoczynku, o urlopach, ale jednak to przywiązanie do wiary, tradycji, do chrześcijaństwa zwyciężyło. Bardzo za to dziękuję. To dopytam jeszcze o to, czy właśnie te obrazki budują taką nadzieję, że Małopolska, ale nie tylko Małopolska, bo i nasz kraj zatrzymają tą falę marksizmu, która płynie do nas z Europy Zachodniej, która była widoczna między innymi w Paryżu. Czy to są budujące obrazki, które rodzą nadzieję na to, że postawimy tamę przeciwko temu, co dzieje się na Zachodzie? Myślę, że dzisiejsza obecność tak wielu osób właśnie rodzi nadzieję na odnowienie Europy, na to, że Europa opamięta się wreszcie. Kto jak nie Małopolanie? Małopolska jest regionem, której patronem jest święty Jan Paweł II. Jan Paweł II dbał o dziedzictwo, o korzenie Europy. Dlatego my tutaj w Małopolsce mamy szczególne zadanie pobudzić całą Polskę, pobudzić Europę, pobudzić świat do tego, aby była wierna chrześcijaństwu, była wierna tym korzeniom, bo każde drzewo bez korzeni usycha i aby ta Europa, która przez wiele pokoleń, przez wiele wieków była budowana na wartościach uniwersalnych, chrześcijańskich, nigdy nie uschnęła. I dlatego wielka, wielka prośba, także podziękowanie dla przedstawicieli mediów, bo dzisiaj nie ma przedstawicieli mediów głównego nurtu. Nie ma TVN-u, nie ma Polsatu, nie ma telewizji rzekomo polskiej, ale są media patriotyczne, media polskie. Tym bardziej dziękuję za to, że pokazujecie, jak wielu nas było tutaj w Krakowie i jak Polacy są wielkimi patriotami. Bardzo dziękuję. Dzięki. Wszystkiego dobrego.